Szukają miłości, zrozumienia partnera, któremu mogłyby zaufać, gdy wydaje im się, że już takiego znalazły, ten wykorzystując ich naiwność, okrada je, pozostawiając nie tylko puste portfele, ale też złamane serca. Kozienicka policja przestrzega nie tylko kobiety, także mężczyzn przed wyłudzeniami na tzw. Love story na różnego rodzaju portalach internetowych. Jak działają oszuści? Zaczyna się od nawiązania znajomości internetowej, potem na budowaniu często przez kilka miesięcy relacji i zyskaniu zaufania. Zdobywając je oszust manipuluje daną osobą, zapewniając jednocześnie o swoim wielkim uczuciu. Gdy prosi o pomoc finansową, powinna zapalić się czerwona lampka. Często kobiety padają tak zwanym przestępstwem na amerykańskiego żołnierza czy lekarza z zagranicy, który chce na przykład uciec z misji pokojowej, czy na przykład lekarz, który bardzo zakochał się w naszej Polsce i chce do niej przyjechać. Natomiast nagle gdzieś bilet lotniczy jest zatrzymany, gdzieś samolot nie wylądował i różne przeróżne historie wymyśla sobie pod pretekstem tylko wyłudzenia pieniążków, tak? Z Znana jest też metoda, w której oszuści informują nas, że nadali do nas paczkę. Przesyłkę, która nagle zatrzymuje się gdzieś na izbie celnej, gdzie jest konieczność dopłaty za tą przesyłkę, abyśmy my ją dostali i otrzymali. Oczywiście, poszkodowany paczki nigdy nie otrzymuje, traci za to pieniądze, a oszust znika bez śladu. Bądźmy ostrożni, bądźmy świadomi. Nie podawajmy żadnych danych personalnych, typu maile, typu numery kont bankowych. Pamiętajmy, że jeżeli chcemy kogoś poznać, to zawsze spotkajmy się z taką osobą. Świadomy, czujny, bezpieczny to kampania Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Narodowego Banku Polskiego, przestrzegająca przed różnego rodzaju zagrożeniami. W lutym, w miesiącu zakochanych, policja szczególną uwagę zwraca właśnie na zagrożenia w sieci. Pamiętajmy, by przy zawieraniu znajomości internetowych nie dać się zmanipulować i przede wszystkim być czujnym, bo brak czujności i lekkomyślność mogą nas wiele kosztować.